przy Smoczka Pińczyce widzimy już Andrzeja Studenckiego. Jest to drugi pojedynek w grupie drugiej. A w takim razie przygotowuje się do pierwszej. Czas. Walka. Bez rantu. Przygotowuje się Andrzej oraz Krzysztof Kratewski z grupy pierwszej. To jest punkt. Gotowi? Walka! Przypomnę, że na tym poziomie wykończenie roli przeciwnikowej grupy jest punktowane, a wracając do instrukcji z punktu sędziów, otóż dwóch sędziów liczy punkt zadawany przez jednego zawodnika, dwóch drugich powiedzmy sędziów robi to prawo z jego przeciwnikiem. Następnie jest walka! Jest średnia, a potem podawanie ostatecznych werdykt. A jeśli sędziowie nie mogą dojść do porozumienia, to mamy 30-sekundową dogrywkę, a potem drugą 30-sekundową dogrywkę, a potem może nawet trzecią 30-sekundową dogrywkę. A wreszcie sędzia ciosu mieczem w głowę temu pozbawionego, tak zwana seria rzutów ciosów karnych, choć jeszcze nie doszliśmy do tak zaawansowanej, wyrównanej walki. Kończ go, Andrzej! 10 sekund, tak panowie macie ostatnie chwile, aby coś jeszcze zrobić z wynikiem. Dobrze! I koniec walki, Wielkie brawa dla obydwu. Sędziowie rzucają się na murawę, aby do tego głównego, którym jeszcze nie wspominałem, do tej biegomość z kołgowym kapeluszu ciemnej 13-wiecznej, bo tak wygląda na to bardziej. Zobacz teraz. 11 do 6. 10. 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